Dobra, więc zobaczymy. Pół godzinki. Puszczę sobie muzyczkę od nowa. Alan Walker Fate pięknie wlatuje na kampanię The Great Savannah. Savannah. Czy my tu zaczynamy w ogóle z pół gwiazdki, czy z jedną gwiazdką? Patrzę na to, ile mamy gatunków zwierząt na początku gry. Wydaje mi się, że zaczynamy z jedną gwiazdką. Mamy oryksa, 3 flamingi, 3 gazele, 2 żyrafy. Potrzebujemy zoo, skytram, 4 gwiazdki. Czyli jest to jak najbardziej do wykonania. Na początku musimy zrobić skytram z dwoma stacjami. Jest klasyczek. Pyk, pyk, pyk. Lista zwierząt, lecimy gazela Thompsona. O, samiec, w sam raz. Pięknie. Samcu gazela Thompsona numer 2 zostałeś wybrany. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Odpauzujemy. I tutaj jakie mam biomy w ogóle? To są jakieś tam mokradła. Więc robimy tak, że oczywiście tutaj walniemy sobie. O! Walniemy sobie tak. I moi drodzy, Savanna? Nie. No, BitConnect. To nie dla nas. Robimy sobie tutaj oczywiście tundrę. Dlaczego robimy sobie tundrę? No bo tutaj robimy klasyczne nasze Bartosz Pawlik Electric Bugalu. Czyli robimy sobie w tym miejscu oczywiście zwierzęteczka w postaci piżmowa, w postaci karibu. Dostawimy sobie tutaj African Buffalo mamy? Nie mamy chyba African Buffalo, jeśli to przekojarzę. Nie mam Buffalo. Więc dostawimy sobie Buffalo jednego. Pani Buffalo, dostawimy sobie opa. Niech on sobie tutaj zamieszka. Poczekamy, żeby trafiła nam się w takim razie. To jeszcze, czy mamy tutaj... Nie mamy, to jest po prostu takie... Głównie sawanna. Dobra. Białucha nam się trafiła, oczywiście tak jak chcieliśmy. Białucha nam się trafiła, więc robimy tutaj tak. Wybrukujemy sobie cały ten segment. W tym miejscu. Całość sobie tutaj wysypiemy piachem. Wstawimy sobie miejscówkę na bazę. Baza jest 3 na 3. Więc wycinamy sobie tutaj. Raz, dwa, trzy. To możemy sobie resztę zindustrializować powiedzmy tutaj. I postawimy sobie po nabiciu dwóch gwiazdek temat. Z drugiej strony możemy sobie postawić. A dobra, dostajemy sobie wspomnianą białuchę. Taka woda jej powinna wystarczyć. Położymy jej to, położymy jej to. Natomiast z drugiej strony położymy sobie myślę, czy na pawie, czy na tropikalne, ale na tropiki, bo tam będzie potem okapi, tam będzie potem styrakozaur. Przypomniało mi się, że styrakozaur, więc muszę postawić od razu dinosaur fence. Plus jest taki, że tu mamy ten obszar chroniony, a tu mamy jeszcze mur zoo. Więc nie ma opcji, żeby on się przebił przez Murzo, a przez to musiałby się bardzo postarać, że tak powiem. Dobra. Styrako nam się nie respi niestety, ale zrespił nam się Bonio oczywiście, jak chyba inaczej. Więc Bonio sobie dostawimy. Jest ładnie. Innymi słowy, musimy nabić sobie dwie gwiazdki tutaj. Tym co mamy, nie? A mówiąc z tym co mamy, to jeszcze sobie postawimy tutaj w takim razie dwa elevated path. Sprawdźmy, gdzie one mogą się zaczynać. Mogą się tu zaczynać? Mogą się tu zaczynać. Tak nisko sobie puścimy, a co? Opa. Tak jest. Tak. Tutaj sobie walniemy. Troszeczkę wyżej. Jeszcze troszeczkę wyżej. Mam tutaj już opa. Na odpowiedniej wysokości. I siup. I teraz wracamy w drugą stronę. Mamy 11 tysięcy, więc... Sam raz, żeby jeszcze sobie Infinite Martini Glitcha postosować tu. Idziemy po jedno w dół. I mamy.
Dobra. Nasi goście teraz mogą sobie te zwierzątko obchodzić. Dobra, fajnie, masz, dobra. Czyli co? Z tych zwierzątek, które potrzebujemy w tym momencie, brakuje nam styrakozaura. Kiedyś tam tutaj wleci. Tu w ogóle nie ma pustyni. Co jest dla mnie smutne, że nie ma nawet odrobinki biom pustynnego, ale niech będzie. Więc musimy tutaj fokusować się na zwierzątkach sawannowych. Mamy styrako, jest ok. Jest styrako, a my tutaj sobie w takim razie ustawimy się już pod Infinite Money Glitch. Fakt faktem. Trzeba będzie go umieścić gdzieś wysoko, bo... Postawimy jednego tutaj opiekuna, nie? Wystarczy jeden. No, półtorej gwiazdki już mamy, świetnie. Jakieś tam zwierzątko sobie zakniemy, nie ma ciekawego. Can find donation boxes. Uuu, to jest bardzo niedobre, to donation boxy muszę postawić. Trybion tych postawiam, donation box. Donation box. Macie 4 sztuki. 4 tysie to powinno wystarczyć na odrobinkę glitcha. Ploita. Jak tam? Triku. Można to różnie nazywać. Wystarczy, żebyśmy mieli... O, zbudujemy sobie od razu całą trasę już. Tak dla spokoju. Czystej głowy, powiedzmy. Spoko misja, bo tutaj nie trzeba żadnych ogarniać, że muszą być pieniądze wpłacone czy coś takiego, tylko to jest po prostu misja na bisy 4 gwiazdki, nie? Nie jest to taki hop-siup na bisy 4 gwiazdki, bo oprócz tego, że to jest na bisy 4 gwiazdki, to jeszcze jest kwestia taka, że... że no, zbudować tę trasę, no ale trasa po prostu musi być... Po prostu musi być to trasa z dwoma stacjami, nie? Także... Teoretycznie można to robić na dwa sposoby. To może być trasa, że w jedną stronę jedzie po jednych słupkach, a w drugą stronę jedzie w drugich słupkach. Ale z racji tego, że no, my to min-maxujemy, to po prostu zrobimy, puścimy to po dwóch słupkach. Wtedy uda się zrobić tak, że trasa po prostu zawraca se. Więc jest git. Dobra. Antylopa gnu. Czy mamy jakąś antylopę gnu? Nie mamy. Wild Beast, nie mamy żadnego Wild Beasta. Mr. Beasta nie mamy. Stawiamy sobie tapilopajerita i śpiewamy sobie Mr. Beast, Mr. Beast. Mamy pingwina. I zawsze mam ten problem. Nie wiem, czy pingwin... Nie ma zebr w ogóle, to jest sawanna. Gdzie zabrał mi koc? Upti. Teraz dostaniesz pod upti. Kurde, ten. Styrakozaur pićko. Celna uwaga, styrakozaurze, proszę. Macie tu jeszcze, o, bajoreczko. Popracuję. W ogóle patrzcie. Można też to zrobić tak. Wchodzicie tu, bierzecie pyk, pyk, pyk. Researchable. I sobie researchujecie wszystkie. Macie to gdzieś potem, nie? Nie martwicie się, że macie niezresearchowane. Poza jakimiś tam prezentami, oczywiście, osradymi. I udaje niewiniątko. No to tak to jest właśnie, jak chrupnik na przykład zerze cały granulat na chrupnik. To też udaje niewiniątko. Zebra jak tam? Common zebra. Common zebra L. Common zebra W. 14 gatunków, 18 zwierząt. Antylopy dowalimy, nie? Zebry dowalimy. O! Piążki by się zaraz skończyły. Tak sobie tutaj dziarsko stawiam. Natomiast mamy dychę, więc dycha już spokojnie wystarczy. Dychę. Dorobię Infinite Money Glitcha właściwie... To tak poniżej dychy jest dobrze nie schodzić. Szóstka to jest... może inaczej. 2000 to jest takie coś, żeby nie musieć się naklikać jakoś szczególnie, tak? Natomiast szóstka to jest pełny Infinite Money Glitch na zwrot 10-tysięczny, nie? Właśnie dwójpółkrotny zwrot inwestycji, nazwijmy to, nie? Więc... Więc poniżej dychy warto nie schodzić, jakby nagle jakieś tam wyskoczyło nam, że akurat koniec miesiąca i płatność by akurat była, nie? Pracownikom czy coś tam.
Żebyśmy nie musieli tutaj cyrków robić. Jak tam wyglądamy? 24 zwierzęta, 14 gatunków. Zeberki, dostawimy sobie 4 zeberki. Raz, dwa, trzy, 4 zeberki. Dobra, kosztuje 2000, więc to też jest tak, wiecie, bez tragedii. Czy Oryx może żyć na pustyni? Wydaje mi się, że może. Natomiast, żeby nie było przypału, to... Zrobimy tak. Zrobimy po prostu pustynię. Bo czemu nie? Bo mogę. Zrobimy sobie pustynię. Wybrukujemy tutaj drogę. Tak, żeby też jakoś szczególnie nie za daleko było, więc tutaj zrobimy taki też zakątek przygód. Zakątek przygód i radości, a będziemy mogli dromaderas tam postawić, nie? Plus obszaru właśnie chronionego jest taki, że na obszarze chronionym żaden dinozaur też nam nie jest w stanie się uciec. Się uciec. Żaden dinozaur nie jest w stanie nam się wyrwać, tak powiem. Bawoły. Zostawimy sobie też dwa. Jak tam wyglądamy? 33 zwierzęta, 16 gatunków. Ładnie to wygląda. Dorobimy więcej opiekunów. Akurat hajs nie jest problemem dla nas. Oni w ogóle jedzą dwie różne rzeczy, nie? To jedzą sianko. A dobra, sianko może być. Pyk, pyk. Macie tutaj. Zakątku. I uskuteczniam pieniążki. W ogóle weszło mi ten? Weszło mi Release to Animals, okej. Okay. Release to Wilds. Release to Wild, oczywiście. Dzicz jest tylko jedna. Nie można się mylić w tym temacie. Pingwinusy dostawimy samcy jeszcze, pyk. Jak tam jesteśmy? 36 zwierząt, więc jeszcze jesteśmy odrobinkę przed Number of Animals. Dlaczego zwierzątka są smutne? Higiena. Aż umyć zebrę. Zebra umyta została. Wild Beast. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Thompson Gazela. Rób ci ukradł im koc. O. Krycie, Styrako, Dodo i Bongo. Akurat wszystkie trzy tutaj. Gdybym się to for Wild Beast, no to co ona tam robi właściwie? Granula dla chrupnych, no ta. Nie wiem na ilu gwiazdkach dopiero. More places to rest. A właśnie, bo to całkowicie o gościach zapomniałem w tym momencie. Patrzcie, moi drodzy. Postawimy im dwa sracze tu. Dobra, sracz postawiony. Postawimy im dwa sracze. Tutaj postawimy. Opa. Weźmiemy sobie Safari w Vim. Postawimy oczywiście pićko. Pićka są mega ważne. Naprawdę. Pićka są bardzo ważne. Bardzo ważne. Kosze na śmieci. To w wejściu. Fontanna jest trochę duża, więc może nie. Ale ławeczki. Plus jest taki, zobaczcie. Półtorej gwiazdki, a to jeszcze nie. Te stoliki też są spoko. To jest bez tragedii, nie? Kosze na śmieci. Jeszcze fajnie sobie tu. O. Niech sobie piją. Number of species, czyli teraz musimy dołożyć gatunki. Tu widzę żyrafa masajska. To ma żyrafa? Masajska, hihihi. Żółw pustynny, to jest git gatunek. No i teraz lecimy znowu. Piążki. Oczywiście w Glitchlessie ta misja byłaby tragiczna, nie? Dobicie dwóch gwiazdek, a potem dobicie do czterech gwiazdek, to też byłoby tragiczne. To byłby koniec. To mi pewien youtuber znany, który prowadzi program. Pewien. Więcej miejsc dla odpoczynku. A wiecie, co ja mogę zrobić, żeby goście więcej miejsc dla odpoczynku ten mieli? Mogę im tutaj zrobić odpoczywalnie dla gości. Resto with Chesto. Dobra. Tutaj ponownie. Safari Vim. Water Closet.
Pyk, pyk. 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 Pyk, dobra. Gatunki. Jeszcze dwa gatunki. Aha, i wam miałem zrobić te spanka. Macie parasolkę. Dwie gwiazdki, dobra, kozacko. I spójrzcie, mam teraz dwie gwiazdki. Więc lecimy sobie, o. Oj, nie, 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 Sky Circuit nie jest complete pod żadnym pozorem. Teraz Sky Circuit zrobimy tak. A, cofeczka. Cztery gwiazdki, dobra. Teraz zobaczcie, że to będzie sobie krążyło jakby tak w dwie strony. Tu mamy... Ale tam zrobiłem, tak? Stąd jedzie? Stąd jedzie, okej. Okay. Będzie jeździł jakby w dwie strony, więc teraz tutaj też mogę sobie kupić. Żeby sobie jeździli. Więc jest okej, okay. Dołożymy sobie teraz jeszcze donation boxa. Guests can get close enough to view Beluga's exhibit. Jest i na to sposób, moi drodzy goście. Oj, cofnij. Rock Shelter, to musimy akurat im zbudować, bo tutaj widzę, że tutaj nam płaczą, że mają mało miejsca, znaczy małą prywatność. Dobra, wspiszę z gatunki dołożyć sobie, sobie, sobie. A białucha chyba nie zabije pingwina, nie? Tak mi się wydaje. Białucha jest raczej taka przyjemnym zwierzątkiem, nie? Chyba nie zabije pingwinka, co? Prawda, białucho? 19. Masai żyraf. O, antlopa szabloroga, świetnie. Piące, bo akurat był, właśnie o tym mówiłem, jak przychodzi wypłata pracowników, to zawsze jest jakiś temat tutaj niezręczny. Jak przychodzi temat wypłaty pracowników, zawsze jest niekomfortowo. Dobra. Pionszki naklepane. Brakuje nam jednego gatunku. I będzie nim antylopa szabloroga. Git. A zwierzęta tak się tutaj, prawda... Teraz dbamy jak najwcześniej o gości zadowolenie. Pomykony zotur. Już mam pół gwiazdki zgarnięte, załatwione. Zamiast ci gości już pojechali w tamtą stronę z ciekawości? Już tam ktoś? Nie, puste na razie. Dobra. Teraz na Thompsona w ciąży. Dobrze, nie się rozmnażają. Pięknie. No tutaj dołożymy sobie jeszcze, o. Natomiast... To mam full. Animal happiness.
Zwierzątka, powiedzcie mi, co jest nie tak? Co się dzieje? Te biomy to nic wam nie poradzę. Żarcie, reticulated giraffe. Akurat jeśli chodzi o żarcie, to myślę, że tutaj na tym wielkim miszmaszu, jakim jest vegetation, o. Patrzę na ten olbrzymi miszmasz, jaki tu jest. Trzeba będzie po prostu rozkładać tego odpowiedniej ilości water. Dobra. Wiecie, o co chodzi, żeby te zwierzątka tutaj nie musiały gdzieś latać jak pajace. Dalej, kto jest nieszczęśliwy ze zwierzątek? Kabloroga, Wild Beast. Wild Beast Cafe. Wild Beastie, co mogę ci powiedzieć? No spróbuję ci zorganizować tej kolegę, koleżankę, kogo tam sobie chcesz. W granicach rozsądku, nie? Happiness będzie rosło, entertaining będzie rosło, guest happiness będzie rosło, cofnij. Więc będzie rosło, wierzę. Teraz tak, tu. Playgrounds. O, konik morski. Może średnio się wpisuje w Wim mojego parku. Ale... niech będzie. Tu. I będziemy mieli pierwszych gości, którzy wysiądą se tutaj. Pięknie, moi drodzy goście. Kurde, balans. Fajnie, super. A, Tundra jest tylko downloadable content, świetnie. Donation boxes, właśnie, tu będę musiał donation boxy im postawić. 3 gwiazdki, okej. Okay. Dacie? Nie, nawrotkę robią. Co oni? Mi się w oczach rąbało. Nie wiem. Dobra. Ławki będą się... A ty? Co ci nie podoba? I'm upset at the lack of trash cans. No to dobrze, że ty powiedziałaś, koleżanko, że trash canów jest mało, bo faktycznie trochę mi tutaj prawdopodobnie zagapiłem się z tym tematem. Pracowników porządkowych dołożymy. Pieniążków doprodukujemy. Drukujemy w drukarni pieniążków. Siup. Gorilla Climbing Bars. Położymy sobie tam w górnej części. Aby ludzi lurować do niej bardziej, przyciągać. Powiem bardziej poprawnie po polskiemu. No to jacyś ludzie wchodzą. A tu kolejka, jest ludzie, no to kurde, balans jak jest kolejka, no trzeba spuszczać tę większą ilość ludzi. Opa, pozbieramy śmieci, żeby... Halo, nie chcę tutaj, nie korzystam z takich rzeczy. Spoko, jak to mamy tam? Animal happiness, entertaining animals. Problem jest taki, że te chyba... nie chcę tej. Problem jest taki, że chyba nie mogę tutaj wstawiać jakichś skarżnik postów, nie? Czy mogę? A mogę. Oczywiście wszystko to poustawiamy wzdłuż trasy widokowej, nie? No a tarpity na przykład nie mogę w conservation area. Ale wam już mogę wstawić tarpita i myślę, że ludzie będą się cieszyli. Jedromader? Pod drzewem pewnie. A pod drzewem. For African Buffalo? A, ten aż tutaj zaszedł. Patrzcie państwo, jaki wędrowniczek normalnie z niego. Entertaining Animals, to... Ja myślę, że tutaj u Toto trzeba będzie na pewno dać jakieś tematy, żeby on zabawiał ludzi, skoro ludzie lubią to dooglądać.
Piłkę, piłkę, kamień dodo, figi. Dobre figi, smaczne figi, tak nam powiedział gościu w Albanii, jak kupowaliśmy od niego figi. Taka ciekawostka. Nie? Byliśmy w Albanii, kupowaliśmy figi, co pan powiedział właśnie. Dobre figi, smaczne figi. Zbieram takie figi. Z drzewa i sprzedaję potem. I to były smaczne figi, pomimo tego... Jeśli smakują wam figi i nie wiecie, jak się robi owoc figi, w jaki sposób powstaje owoc figi, to nie googlujcie tego, jeśli chcecie, żeby dalej wam figa smakowała. Akurat z figą to jest jak z miodem spadziowym i z mięsem oddzielonym mechanicznie. Czasami lepiej nie wiedzieć. 3,5 gwiazdki. Piękny wynik. Teraz zobaczymy, na co to możemy jeszcze pieniądze zdefraudować, żeby naszym gościom radość sprawić. Pek, 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 entertaining animals. Guest happiness, teoretycznie. Możemy zrobić manewr standardowy, czyli wywalić gości niezadowolonych. Going on the tour, going on the tour, the tour. Okej, to może po prostu im to radość trochę sprawi. Wygląda na tym zoturze. Czy ci ludzie w ogóle wysiadają tą trasą? Tu? Jak tutaj dojadą, to oni w ogóle wysiadają? Nie, jadą dalej w dużej mierze. Nie, normalnie się otwierają te. Po prostu ludzie chcą się przejechać w dwie strony, świetnie. I będzie entertaining animals. Wam damy drapaczki i lizawki jeszcze, co? Myślę, że na pewno będzie wtedy entertaining. Parasolkę macie, ludzie będą sobie oglądali. O, ale sobie leży pod parasolką. Och, jo, och, jo. Fajnie. Tobie co możemy dać fajnego? Jaskinie to macie. Lizawa tu, tu. Julia Lizawa. Ja myślę, że za chwilę to wskoczy, ta czwarta gwiazdka i tyle. Small restroom. Organ za turką, organ za tur. Wszyscy, którzy są wkurzeni, są na tym zaturze. Jeremy. Waiting in line. A tak waitujesz in line, no to... Dobra, zarabiam tutaj ludzie. Ale dokupię jeszcze jeden wózek, niech wejdzie. Na chwileczkę ta czwarta gwiazdka wskoczy, nie? Jaki oddałem estimate na to 30 minut. Tak myślę, że na ten moment czwarta gwiazdka powinna wskoczyć bez problemu. Bo nic nie zapowiada się, że miała nie wskoczyć. Happiness rośnie, guest happiness rośnie, entertaining animals rośnie także. To jest pięciogwiazdkowa trasa w ogóle, nie taka ciekawostka. Persuit Ball, proszę bardzo, Persuit Ball. Świetnie. Dołożę jeszcze trochę ławeczek, jakby jednak goście tam nagle twierdzili, że nie ma gdzie siedzieć, to wiecie jak jest. Oglądanie zwierząt z ławki, wielka frajda. No i co? No i tyle. Czekamy na piątą gwiazdkę. Narwala moglibyśmy sobie teoretycznie zrobić jakby jakieś zwierzę dla memów. Nie wiem, Rosomacha. Wolverine Rosomacha. Wilk falklandzki. Delfin butlonosy. No co? No rozprawę to... A, fekalia tej przeszkadzają. Gdzieś tam. Pipiry, 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 pipiry. Common zebra. Common zebra W. Animal happiness, no zaraz zrobię fulla. Guest happiness.
Living Zoo? A ja ci tutaj pomogę, proszę bardzo. Bon. Wywaliłem tego jednego typa, który miał Living Zoo i od razu mi wskoczyło. Dobra. Gitara.